sobotę i niedzielę na bielskim rynku panował niezwykły, żeby nie powiedzieć magiczny, świąteczny klimat, a wszystko to za sprawą imprezy już po raz siódmy zorganizowanej przez Urząd Miasta w Bielsku-Białej o wszystko mówiącej nazwie Święta na Starówce. Tegoroczna impreza na długo pozostanie w pamięci bielszczan, którzy odwiedzili rynek. Magnesem, który przyciągnął tłumy, był sobotni koncert zespołu Zakopower. Sebastian Karpiel-Bułecka i spółka wystąpili przed bielską publicznością z niepowtarzalnym koncertem złożonym z polskich kolęd, wykonanych w ciekawych aranżacjach i oryginalnej interpretacji. Koncert, który był zwieńczeniem pierwszego dnia świąt na Starówce, zgromadził tak wielką publiczność, jakiej chyba dotąd nie widziano na bielskim rynku. Kto nie zajął sobie miejsca odpowiednio wcześnie, ten praktycznie nie mógł już liczyć na zobaczenie zespołu na scenie, gdyż tłum był tak wielki, że nie dało się wcisnąć nawet przysłowiowej szpilki. Na szczęście posłuchać kolęd wykonywanych przez Sebastiana z charakterystycznym góralskim akcentem można było w każdym miejscu rynku. Koncert zespołu Zakopower nie był jedynym wydarzeniem, dla którego bielszczanie tak licznie odwiedzili rynek. Atrakcji nie brakowało przez całe dwa dni. Na scenie odbywał się nieustający koncert w wykonaniu bielskich grup rockowych i zespołów z Miejskiego Domu Kultury. Kusiły przede wszystkim liczne ustawione dookoła rynku stragany, na których w niepowtarzalnej atmosferze można było zakupić regionalne wyroby świąteczne. Rękodzieło, ceramikę, szkło artystyczne, a także świąteczne ozdoby. Nie mogło także zabraknąć czegoś dla ciała. Stoiska gastronomiczne oferowały przysmaki regionalnej kuchni beskidzkiej, słodycze, ciasta i ciasteczka, oscypki, pierogi, krokiety, placki ziemniaczane. Nie mogło oczywiście zabraknąć grzanego wina i piwa, gorącej herbaty czy kawy. W końcu, choć bez mrozu i śniegu, mamy przecież zimę. No jest świątecznie, są znajomi i jest fajnie taka impreza. A możemy wiedzieć, co pani pije? No, herbatkę z cytryną. Ej, a nic takiego mocniejszego? Nie, naprawdę nie trzeba. A poza tym, jak wrażenia, zespoły jakieś tutaj czeka pani na Zakopower może? Właśnie przyszłam przed chwileczką, więc czekam na Zakopower i patrzę, co się dzieje wokoło. Bardzo ładnie, jest przyjemnie i tak świątecznie bardzo. Super nastrój. Udało się już skorzystać z jakiejś atrakcji tutaj? Nie wiem, coś ciepłego wypić, coś dobrego zjeść, coś kupić fajnego? Coś ciepłego wypić, tak. Zjeść placuszki z blachy, bardzo dobre. I takie ogólne rozeznanie zrobione. A ty co jadłeś? Piłeś? A do jedzenia? Co, bata? Ale to powiedz. No powiedz. Bata cukrowa. No super, jesteśmy pierwszy raz, no kapitalnie. Fantastycznie, fajnie. Co pana zdaniem najbardziej takie tutaj jest godne polecenia? No, myślę, stoiska te regionalne, także no, jest naprawdę fajnie. I dla dzieci. A występy? No, czekamy na występ. A dziecko już dostało coś od Mikołaja? Dostało autko od Mikołaja. Ale widzę też jakiś zakup tutaj, taki miecz świetlny. Tak? Miecz świetlny, marzenie właśnie małego. Spełnione dzięki tej imprezie? Tak, spełnione marzenie. Super, atmosfera. Bardzo ładne dekoracje, dużo ludzi. Zobaczymy. Przyszliście coś kupić, czy posłuchać Zakopower? Posłuchać, może coś kupić, może potrawy, może jakieś słodycze. Zobaczymy, czy jest, co jest fajnego. Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska beskidzkich twórców ludowych, gdzie można było kupić wyroby artystyczne nie tylko na, ale także pod choinkę. Oczywiście, jak zawsze, nie zapomniano o najmłodszych. Na rynku dzieci mogły spotkać świętego Mikołaja, panią Mikołajową i diabełka, którzy wszystkim napotkanym dzieciom rozdawali słodycze i chętnie pozowali do wspólnych zdjęć. Rozdaliście dużo prezentów? Oj, pusty worek jest. Myśleliśmy, że będzie gorzej, ale dzieci biorą słodycze, naprawdę. I co teraz? Trzeba iść uzupełnić. Do sani. A jest możliwość uzupełnić? Tak. Idziemy właśnie, zobaczymy, ile tam jeszcze tego zostało. Mam nadzieję, że dużo, żeby dla każdego dziecka starczyło. A dzieci nie boją się diabłów? Boją się, bo wszystkie są grzeczne. A co dzieci mogą jeszcze z takim diabełkiem zrobić? Mogą się pobawić, mogą sobie zdjęcie ze mną zrobić. Tak samo z Mikołajem, tutaj z panią Mikołajową. A spotkałeś już Mikołaja, Mikołajową i diabełka? Nie. No to musisz ich poszukać, bo oni rozdają cukierki za darmo. Nie.
Najmłodsi mogli także wziąć udział w bezpłatnych warsztatach plastycznych, w trakcie których instruktorzy pokazywali, jak wykonać świąteczne ciasteczka i pierniczki oraz ozdoby choinkowe w różnych technikach. Dzisiaj są bardzo smaczne, apetyczne i pachnące świętami warsztaty. Ozdabiamy pierniczki świąteczne dużych rozmiarów, są choinki, domki oraz gwiazdki. Zajęcia cieszą się ogromną popularnością, dzieci czekają w kolejce. Także mam nadzieję, że są to udane zajęcia. A czym ozdabia się takie pierniczki? No ozdabiamy smaczną czekoladą, bo bez czekolady dla dziecka smacznych rzeczy nie ma. Białym, różowym, zielonym lukrem, różnymi smacznymi kandyzowanymi owocami, posypką i oczywiście błyszczącymi perłami, co do których niektórzy mają wątpliwości, czy aby na pewno są jadalne, ale wszystko jest jadalne, smaczne i piękne. Jeszcze spytam, skąd te pierniczki w takim razie? No właśnie pierniczki są z takiej wspaniałej piekarni koniakowskiej. Myślałem, że sami też pieczecie. No niestety nie. No daje się czekoladę. Co jeszcze? Perełki i lukier. A te perełki można jeść? No. Próbowałaś już? No. A jak smakuje pierniczek sam, a jak smakuje z tymi ozdobami? Lepiej. A może można też na choinkę powiesić? No, ale lepiej go zjeść. A ty jak myślisz, lepiej na choinkę powiesić, czy zjeść od razu? Lepiej powiesić na choinkę, bo wtedy jest dłużej ozdoba. A ty czym ozdobiłeś swoje pierniczki? Ozdobiłem, najpierw nakładałem czekoladę na ten róg, Potem nakładałem kuleczki, potem smarowałem lukier, a dopiero na koniec robiłem okienka. I... Właśnie, a z czego te okienka robiłeś? Okienka robiłem z lukru. A ty też robiłaś okienka z lukru, tak? Jedno okno. A drzwi z perełek? I z lukru. Wykonujemy tradycyjne ozdoby, polskie tradycyjne ozdoby wigilijne, które nazywają się światy. Zrobione są z opłatka, z niezwykłego materiału. Polska tradycja, całe południe Polski i wschód, aż po Podlasie, takie światy, bo tak się nazywają te ozdoby, robiło się po skończonej wigilii w oczekiwaniu na pasterkę. Jak dzieci się bawią? A to trzeba zapytać dzieci, ale na pewno są najedzone, tak? Bo wszystkie ostatki można zjeść. A dużo wykonałaś takich ozdób? To jest pierwsza. Jak to się robi? Opowiedz, co trzeba zrobić, żeby taką ozdobę wykonać. Ja będę się pytała pani, bo jeszcze nie wiem. Ale masz już tu coś powycinane? Wycina się kółeczka z opłatku i potem się je przekrawa. To spotkałaś się już z takimi ozdobami kiedyś? Jeszcze nie. Czyli taka nowość dla ciebie? Nowość. A powiedz jeszcze o tych drugich warsztatach, co tam robiliście? Że się wycinało z filcu takie gwiazdki i się potem zszywało i się je ozdabiało. I też na choinkę? Tak, też na choinkę. I wzięłaś sobie takie? Będziesz wieszać na choince tak. Też? A możesz nam pokazać? Tak. Takie. Jak się tutaj podobało? Dobrze bardzo. A co robiłeś? Jakieś ozdoby? No, robiłem na przykład takiego piernika, szyłem i watę wkładałem. Jeszcze może będę robił laurkę. Całości dopełniały otwarte przez cały czas, licznie rozlokowane dookoła bielskiego rynku, puby, kawiarnie i restauracje. Tegoroczne niezwykle udane święta na Starówce już za nami, a przed nami, miejmy nadzieję, równie udane święta Bożego Narodzenia, czego wszystkim Państwu serdecznie życzymy. Wesołych świąt! Mówiąc do pasterzy, którzy czuć swych strzeli,